Przepraszam Was za takie ubranie dzisiaj, bo tradycyjnie powinienem występować w koszuli, ale coś mnie tam kurde pobiera, że jestem przyłączony w swoim biurze do miejskiego ogrzewania, to uznali, że jeszcze jest za wcześnie, żeby rozpocząć sezon grzewczy. Nie to, że tu jest zimno, ale chodzi o to, że w takiej koszulce, jak będę siedział, to najprawdopodobniej na poniedziałek bym się załatwił, a że w poniedziałek mam jakieś tam swoje plany i ważne spotkanie, to nie mogę sobie na to pozwolić. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość odbioru. Uwierzcie mi, że garnitury, jakieś drogie krawaty czy kolorowe skarpety nie dodają nam inteligencji, a więc tu w momencie, kiedy mierzymy się z rynkiem sam na sam, bardziej chodzi o to, co mamy w głowie, a nie to, co nosimy na sobie. A więc myślę, że to nie wpłynie na jakość odbioru i na jakość wiedzy, którą będę starał się Wam przekazać. Ja nazywam się Paweł Salamucha. Będę jednym ze prowadzących, bo też będę chciał w tym projekcie zaangażować Piotrka, który. Jeśli miałbym powiedzieć w dwóch, trzech zdaniach coś o sobie, to bardzo szybko rozpocząłem swoją karierę zawodową i nie jest to tak, że wiecie, pochodzę z biedy czy coś, nie miałem dobrze usytuowaną rodzinę, tak, normalnie pracującego ojca i matkę, nadal zresztą mam pracę na etacie, a więc wszystko się układało w porządku, ale wiecie, jak to jest. Człowiek czasami przeczyta jakąś książkę, wgra sobie do głowy jakieś różne tematy i czasami zagra to pozytywnie, czasami mniej, wjedzie to na ambicje, a więc ja już w okresie, kiedy kończyłem szkołę średnią, to już miałem jakiś swój plan, który, no, jak to w życiu często wychodzi, nie wyszedł mi, a więc potem idąc na studia już zacząłem swoją pracę na etacie. W wieku 22 lat coś tam awansowałem, w wieku 25 lat już miałem swoją firmę, w której zatrudniałem 30 osób, ale nie to jest istotne, ponieważ to w związku z czym dzisiaj się tutaj spotkaliśmy, to moje doświadczenie giełdowe. Na giełdzie inwestuję ponad 12 lat, z czego od roku wszedłem już na rynek amerykański i nie dlatego, że on jest jakoś tak poza naszym zasięgiem, ale to jest taki proces ewolucyjny, tak? Jestem samoukiem, a więc to, czym będę się z wami dzielił, to jest jak najbardziej i przede wszystkim starałem się, żeby to była wiedza wynikająca z praktyki, a nie jakieś tam elementy, o których łatwo możecie doczytać albo znaleźć gdzieś w sieci. Na co dzień, tak jak już wspomniałem, inwestuję 12 lat, głównie specjalizuję się w rynku akcyjnym. Rozgrywam również rynki terminowe, ale to, czego będę starał się Was tutaj nauczyć, to przede wszystkim takiego zdrowego podejścia, tak? Ponieważ nim zaczniecie biegać, najpierw powinniście nauczyć się chodzić. I właśnie rynek akcyjny jest idealny do tego, żeby te pierwsze kroki postawić. Kolejne pytanie do Was. Czy już inwestujecie? I tutaj proszę oznaczcie jedynką tak, a dwójeczką nie. Ponieważ będę chciał też Wam jakby dopasować ten materiał troszeczkę do Was, tak? Czy bardziej wgłębiać się w tematy bardziej szeroko, czy bardziej luźno. O, widzę, że jeszcze połowa towarzystwa śpi, ale dobra, mamy pół na pół. Co tu będzie przeważało? Okej, dobra. A więc jak już wspomniałem, inwestuję na rynku akcyjnym, od tego rynku będziemy zaczynali. I ostatnie pytanie, to już nie będę Was prowokował, żebyście się męczyli. Ile chcielibyście zarabiać na swoich inwestycjach w skali roku? Proszę, odpowiedzcie sobie sami, tak? Czy to jest 5, 10, 15, 50, 150 czy ziliard procent w skali roku? Nie mówimy tutaj o, wiecie, to jest tak, że koniec końców. I tak to wszystko się sumuje do jednego, tak? A więc bez sensu jest powiedzieć o zysku miesięcznym, tygodniowym, dziennym, ponieważ te dni na giełdzie różnie wyglądają, tak? Czasami lepiej, czasami gorzej, ale potem koniec końców chodzi o to, żeby po prostu wyjść na zarabiającego inwestora. A więc w tym momencie, no, zazwyczaj jest to jakieś 5-15%. 5 to można powiedzieć słaba lokata. 15 to już jest coś, ale powiem Wam, że najlepszy inwestor na świecie zarabia 30% w skali roku. 30%. A więc wszystkie takie mrzonki, obiecanki typu 50% na miesiąc, to jest bzdura, to jest po prostu kłamstwo. A co się składa na to, że zarabiamy tyle, to właśnie dziś na ten temat. Jednak muszę Was trochę zmotywować, a więc patrząc na rynek finansowy, możemy spojrzeć na niego tak jak na monetę, czyli z dwóch stron.
Z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, tu mamy jedną ze spółek notowanych na giełdzie, Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, aczkolwiek półtora roku temu została ona odkupiona i wycofana z obrotu, ale gdybyście w tę spółkę na początku, czyli w październiku 2007 roku zainwestowali 1000 zł, czyli podczas debiutu, gdzieś w tym miejscu, tam nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, kiedy cena akcji wynosiła 15 zł, to w niespełna 6 lat z 1000 zł zarobilibyście 21 tysięcy. Ale gdybyście w tę samą spółkę zainwestowali 3 lata później, kiedy cena akcji wynosiła już 65 zł za sztukę i trzymali tę akcję przez 3 lata, to z waszego 1000 wartość tej inwestycji wzrosłaby do 5 tysięcy. Więc umówmy się, ale żadne mieszkanie, żadna taka inwestycja alternatywna, gdzie się opowiada te bajki o chciałem powiedzieć, spirytusie. Tak, spirytus przez granicę w sumie ma lepszą wartość zwrotu, ale jest też bardziej ryzykowny. No ale wracając do rzeczy, żadne dzieła sztuki, żadne takie rzeczy nie dają takich zwrotów. Oczywiście druga strona medalu, gdybyście w tę samą spółkę zainwestowali o 3 lata za późno, czyli w 2013, i trzymali, ponieważ wierzycie w fundamenty, w wizję firmy, znacie prezesa i wiecie, że to jest mądry gość, to stracilibyście 90% swojego kapitału. A więc to jest tak, że każda inwestycja wiąże się z jakimś tam ryzykiem. I też nie chcę, żebyście zaraz odnieśli wrażenie, że w takim razie im wcześniej, tym lepiej, że to jest jakiś konkurs, gdzie kto pierwszy, ten lepszy. Bo proszę zwrócić uwagę na kolejną możliwość inwestycyjną. Tu już przechodzimy do wykresów cen. Tak, jest to jakaś tam spółka notowana na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a jeśli ktoś jest bardzo wnikliwy, to w lewym górnym rogu zawsze jest taki teaser, który pokazuje, co to jest za firma. Tutaj mamy w tym wypadku Agorę. I bo na dole mamy skalę czasu, na górze mamy tutaj po prawej stronie oś ceny. I teraz pierwszy taki wniosek, który może się wysunąć, to gdy chcemy zarabiać pieniądze, to musimy kupować zawsze w dołku. I to najlepiej tutaj po lewej stronie, tak? Bo te dołki zazwyczaj, jeśli patrzymy z perspektywy czasu, to gdzieś tutaj się jakby nam kreują. Ale to nie jest też tak do końca. Ja na co dzień też prowadzę swojego bloga. No teraz nie ukrywam, że troszeczkę mniej mam tych wpisów z racji większej ilości obowiązków, ale generalnie staram się na bieżąco informować o tym, co się dzieje u mnie w portfelu, tak, co kupuję, kiedy sprzedaję, jak to wygląda wszystko. Ale będzie to fajny przykład, ponieważ to jest moja inwestycja. I teraz znowu zrobimy pętlę i przypomnę wam to, o co pytałem jeszcze chwilę temu. Tak? Ile chcielibyście zarabiać w skali roku? Bo ta inwestycja, kiedy kupiłem, proszę zwrócić uwagę, w tym miejscu, a więc wcale nie po lewej stronie wykresu, tam gdzieś głęboko na dole, tylko tu. Oczywiście, że teraz nie powiem wam jeszcze, co było powodem tego zakupu, ponieważ to będzie dopiero w kolejnych lekcjach, ale do czego zmierzam? Ta krótka inwestycja dała mi w ciągu kilku tygodni zysk 40%. Więc teraz sobie można odpowiedzieć na pytanie, o kurde, no to o co temu Pawłowi chodzi? Takie ma fajne jakby skille, które powodują tak duże zyski, a jednocześnie nie chce, mówi nam, że powinniśmy zarabiać 10-15%, że najlepszy inwestor 30%, przecież to jest dowód na to, że może on jest lepszy od tego najlepszego inwestora. Nie no, chodzi o to, że giełda to nie jest tak jak praca na etacie, że jak już pójdziesz do pracy, to już musisz coś robić i dzięki temu zarobić pieniądze. Tutaj możemy się napracować i nic nie zarobić, a powiem więcej, możemy się jeszcze więcej napracować i nawet stracić to, co przynieśliśmy na ten rynek, a więc to nie jest takie proste, zwyczajne środowisko. I co jest istotne, skąd wiedziałem, że coś takiego się wydarzy? Że coś konkretnie takiego, te 40% zysku, nie wiedziałem. W momencie, kiedy inwestujesz, oczywiście masz jakieś pewne oczekiwania w stosunku do inwestycji, ale to nie jest twój partner albo partnerka, na której możemy, albo na którym możemy wymusić to, żeby wyniósł śmieci albo cokolwiek innego, tak? Tylko że to jest rynek, a więc nawet jeśli patrzymy na inwestycje, to będę was tego uczył. To patrzymy przez pryzmat pewnych oczekiwań, ale wymieszany z prawdopodobieństwem i statystyką. Czyli ta sama sytuacja w jednym momencie może
zarobić dla nas 10, 15, 50 i 150%, a w innym nie zadziała. I tu musicie się na to przygotować. Dlatego też mówię, żeby giełdę na początku traktować jako bardziej coś dodatkowego do naszego życiowego biznesplanu, a nie położyć wszystko jakby na tą jedną kartę, tak, rzucić etat, rzucić biznes, bo ja teraz będę inwestorem. I nieważne, czy mamy 100 tysięcy, milion, czy 10 milionów, ponieważ jeżeli chcecie się oprzeć te inwestycje o siebie, no to tutaj głównym czynnikiem nie są pieniądze, ale to, co potraficie, wasze umiejętności, ponieważ jak to powiedział jeden z mądrych wierszy, to nie Bóg zrównał ludzi ze sobą, tworząc 10 przykazań, ale zrobił to Colt, wymyślając rewolwer. To takim rewolwerem na giełdzie jest procent, który jest w stanie albo wznieść wasz kapitał na nowe poziomy, albo jeśli nie macie pojęcia, to was wyzerować. Idąc dalej, 40%, całkiem fajna sprawa. Jednak to, co bym chciał, żebyście z dzisiejszej lekcji na pewno wynieśli, żebyście to sobie naprawdę zakodowali, bez znaczenia na jakim etapie kariery w tym momencie się znajdujecie, to pewna historia listonosza, który idąc do pracy założył sobie, że każdego dnia będzie odkładał jedną złotóweczkę na konto oprocentowane z zyskiem 15% w skali roku. I tak przez pierwszy rok odłożył 365 zł. Po 10 latach odłożył już 3650. Po około 42 latach, bo tyle mniej więcej trwają nasze kariery, przynajmniej tak teoretycznie, odłożył na te konto 15330 zł. A więc jak widzicie, może w jakiejś bananowej republice jest to całkiem fajny pieniądz na to, żeby założyć jakieś poletko i zacząć tam coś, jakieś tam te owoce, warzywa, z których później będziemy żyli, tak, hodować. Natomiast umówmy się, jest to za mało, żeby przejść na fajną emeryturę. No może pierwsze 3 miesiące. Natomiast to, co z tymi pieniędzmi zrobiło konto oprocentowane 15% w skali roku, to zysk rzędu, i tutaj aż to wam napiszę, 1 200 000. Więc teraz sobie odpowiedzcie na pytanie, czy jedna złotóweczka dziennie to dużo? Słuchajcie, no popatrzcie na palaczy, tak, którzy wypalają paczkę papierosów dziennie. Ale generalnie jest to w większości z nas naprawdę w zasięgu. I pierwsza rzecz, o którą pewnie teraz sobie myślicie, dobra Paweł, to gdzie są takie konta? O to chodzi, że takich rachunków, takiego zarządzania pieniędzmi przez osoby trzecie nie ma. Nie ma. Wiecie, tak było Amber Gold i tak się skończyło. Potem mieliśmy Getback i tak się skończyło. I mamy co jakiś czas odtwarzanie tego samego i co jakiś czas pakowanie nowej leszczyny, bo ci starzy już się nie zapakują, bo albo nie mają już co włożyć, albo są tak wystraszeni, że nawet jakby podszedł do nich sam Warren Buffett, czyli najbogatszy inwestor świata, i powiedział: ty, słuchaj, nie wiem, Danielku, Krzysztofie, Małgorzatko, ja wiem, że pojechałaś po tej bandzie na jakiejś tam piramidzie finansowej, ale daj dzieciaku te swoje ostatnie pieniądze i ja ci je pomnożę. No i tak się na to nie zgodzą. Takie jest życie, po prostu jak ktoś się już raz wystraszy, to potem nie ma mocy. I to, do czego będę was namawiał i to, co będę chciał wam przedstawić przez najbliższe 5 spotkań, to właśnie pewną umiejętność, która pozwoli wam na takie zyski. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, tylko daję jeden warunek. Musicie się zaangażować. I pamiętajcie, zwykle przeceniamy to, co jesteśmy w stanie osiągnąć w miesiąc, ale nie doceniamy tego, co możemy osiągnąć w rok. Okej. Skąd wiedziałem, że coś takiego może się wydarzyć? Widzicie, to, czego będę was uczył, to interpretacji wykresów. Zapisując się na ten kurs, wybraliście już, a w zasadzie ja za was podjąłem tę decyzję, że będziecie podejmowali decyzję w oparciu o analizę techniczną, czyli o analizę wykresu ceny. To jest nic innego jak pewna wizualizacja i ja nie powiem wam w oparciu o wykres ceny, czy wartość jakiegoś waloru na giełdzie, czyli spółki, którą tam obserwujecie, czy jakiegoś innego instrumentu inwestycyjnego. W tym momencie to jest drogo czy tanio, ale dzięki tej wiedzy będziecie w stanie określić preferencje innych uczestników handlu
I w związku z tymi preferencjami podjąć decyzję inwestycyjną, bo jeżeli te preferencje są pozytywne, to najprawdopodobniej cena będzie wzrastała. Jeśli są negatywne, to cena będzie spadała. I wy, ja was w zasadzie tego nauczę, żeby na to grać i na tym zarabiać pieniądze. W tym konkretnym przykładzie, który był mocno opisywany na stronie pawlusalamucha.pl, to jest mój blog i tam właśnie te wszystkie moje inwestycje na co dzień opisuję, posłużyłem się formacją odwróconej głowy z ramionami i ja wiem, że brzmię dla większości z was, szczególnie tych, dla których jest to pierwszy kontakt z giełdą, jak cyganka, ale spokojnie, na kolejnych lekcjach zacznie to do was przemawiać. Jednak w tym momencie chciałbym tylko wam powiedzieć, że sytuacja, którą tu, na której tutaj zarobiłem 40%, odbyła się mniej więcej w przedziale 2016 roku. Natomiast ta formacja została opisana w książce, która swą premierę miała w 1993 roku. A więc nie była to książka pisana pod agorę, pod ten jeden moment. Nie? Tylko pewne wzorce na giełdzie się odtwarzają. Dlaczego tak jest, o tym też będę was uczył. Idziemy dalej. Inwestor, pewnego rodzaju marzenia, tak? To, co na początku, chyba że już macie przerąbane, to wtedy to będzie was motywowało, ale generalnie to, co skłania nas do tego, żeby inwestować na giełdzie, to są marzenia. Marzenia o wysokiej pozycji społecznej, o pieniądzach, o czasu, wyjazdy, fajny dom, czas na rodzinę. I to generalnie jest nam sprzedawane w momencie, kiedy decydujemy się podejmować pierwsze inwestycje, czyli podczas zakładania konta i wpłacania swoich pieniędzy. Kiedy już wpłaciliśmy pieniądze, poczuliśmy wiatr w żagle. A więc sobie wizualizujemy, że przecież bycie inwestorem to taka prosta sprawa. Tak, kupujesz coś i czekasz sobie grzecznie tu, tego. A po co siedzieć w tym biurze? Idę na działkę, posiedzę, na jakiejś łące, a w Egipcie. Przerabiałem to, uwierzcie mi, przerabiałem to. Gówno warte. Jeśli ktoś z was kiedyś inwestował na basenie, to na pewno się ze mną zgodzi, że to nie ma sensu. Bo uwierzcie mi, że najważniejszym elementem w tym życiu jest taki balans. Balans pomiędzy waszą pracą na zawodową albo życiem zawodowym, życiem prywatnym. Jeżeli ktoś na wakacjach pokazuje wam, jak on super traduje, to jest kretyn. Powinniście sobie od razu odpowiedzieć, każdy, kto ma troszeczkę doświadczenia, bo wiadomo, że te komunikaty są kierowane do ludzi, którzy dopiero wchodzą co do kariery, ale każdy z nas wie, że jak idzie na urlop i pracował jakiś czas na etacie, to on wie, że tego telefonu on nie chce ze sobą brać. No takie jest życie, nie? A więc wiecie, tak samo jest z inwestowaniem. Ja nie chcę was przestraszyć, nie chcę was zniechęcić, ale pamiętajcie, że inwestowanie na giełdzie jest wymagającym zajęciem i mówiąc otwarcie, w momencie, kiedy nie oddzielicie tego od życia prywatnego, to ani nie będziecie mieli jednego, ani nie będziecie mieli drugiego. Ja pamiętam, jak na początku byłem właśnie zachłysnięty tym i też pojechałem do Egiptu, specjalnie się zastanawiałem, jak ten bagaż ułożyć, żeby ten laptop mi się tam nie zniszczył i tak dalej. Bez sensu. Giełda wam nie ucieknie. Nie śpieście się, nie kombinujcie na zasadzie, że o, jeszcze tylko 3 dni i koniec i pociąg odjedzie. Nie. Pamiętajcie, że giełda, rynek finansowy jest elementem naszej cywilizacji. I myślę, że póki Stany Zjednoczone i każde kolejne mocarstwo, które po nim nastąpi, będzie kapitalistyczne, to rynki finansowe będą funkcjonowały. Jedynym elementem, który jest w stanie wyeliminować rynek finansowy, to bolszewizm. Ale tu chyba już odrobiliśmy lekcję z historii jako społeczeństwo i najprawdopodobniej nam to nie grozi. Tak samo inwestowanie z telefonu. Co na tym telefonie widać? No, jeśli już macie przygotowany plan inwestycyjny, to wtedy kiedy kupić i co sprzedać? Jak najbardziej tak. Ale przygotowując swoje inwestycje na takim małym wykresiku, to tak mniej więcej jakbyście starali się, nie wiem, w gardzie stanąć przed jakimś tam, powiedzmy, ciężarówką, która co poranek wywozi śmieci gdzieś tam spod bloku czy spod waszego domu. Tak? No, z gardą, bo wy jesteście zorientowani i znacie jej konstrukcję. No nie, po prostu nie macie szans. Ale jest to sprzedawane, bo musi być łatwe. Tak? Muszą ludzie dołączyć, ponieważ pamiętajcie, że giełda to jest gra konkurencyjna. Zysk jednego inwestora jest stratą kogoś innego. Duży zysk jest stratą wielu innych. Tak to wygląda na rynku. Ale kiedy już jesteśmy w tym całym transie inwestycyjnym, tak pięknie będzie, siedzę sobie na łące, wchodzę w moją pierwszą inwestycję i widzę coś takiego.
Widzi się, że niewiele wspólnego ma to z łąką, basenem i tak dalej. Coś wyrasta, coś spada. Spoko, to jest moje środowisko. Kupiłem i dostałem w pędzel. Pierwsze koty za płoty. Drugi raz kupiłem, dostałem w pędzel. Muszę się odegrać, bo już tyle straciłem. Ja pamiętam sam po sobie, kiedy zaczynałem swoją przygodę, siedziałem w biurze, jeszcze w innym trochę, taki z zielonymi ścianami. Bardzo dobrze wspominam, bo to jest jednak początek, ten, jak się mówi, korzenie. Ale pamiętam, że oprócz tego, że musiałem mierzyć się z rynkiem, musiałem się też mierzyć z własnymi emocjami. Tak? Czyli nawet jeśli nauczycie się dobrze inwestować, to musicie być cierpliwi. I często było tak, że jak ja inwestowałem, to 2 dni siedziałem przed komputerem, zastanawiałem się, co tu zrobić, bo czekałem na sygnały, a chłopaki tam, którzy pracowali na budowie, już mieli 2 dniówki zarobione. Nie? A więc za 3 dniem, kiedy nic już mi, jakby nie pojawiało się żaden sygnał zakupowy, to już mówię, dobra, cokolwiek. No i dostawałem w pędzel. Musiałem się potem odrobić i tak dalej. I często historie od ludzi, które teraz spotykam, to jest to właśnie, że ktoś 2 razy dostał w pędzel, a więc za 3 razem poszedł all in. No bo przecież jeśli 2 razy wypadła mi ta reszka, no to za 3 razem musi ten orzeł wypaść. No ale nie, tak nie ma. I co? Telefon do przyjaciela. Co kurde zrobić? Jeśli będziesz miał tego typu pytania, to znaczy, że gdzieś jeszcze musisz odrobić zadanie domowe. Pamiętajcie, że giełda jest ostatnią ostoją kapitalizmu. Tu nie liczą się nasze kontakty, nasze preferencje, religia, czyli wyznanie, czy to jest, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Rynek finansowy nie ma żadnych preferencji, tak? On będzie nas wynagradzał wtedy, kiedy będziemy z nim współgrać. No i zmiażdży nas w momencie, kiedy podejmiemy inną decyzję niż on. I nie łudźcie się, nie będziecie stuprocentowymi inwestorami, którzy podejmują tylko dobre decyzje. Waszym zadaniem będzie to, i to będę, tego was będę uczył w 4. lekcji dotyczącej money management, że dobry inwestor to nie jest taki, który unika strat. Dobry inwestor to jest taki, który w momencie, kiedy ma rację, zarabia dużo pieniędzy, a kiedy nie ma racji, bardzo szybko potrafi się wycofać. To jest różnica między dobrym a złym inwestorem. Ale pamiętajcie, że jeden i drugi będzie miał stratne pozycje. Kolejna sprawa, zmiana zarobkowania. Etat, biznes i giełda. Na etacie, kiedy gdzieś podpiszecie umowę, to co miesiąc, czy pracujecie lepiej, wydajniej, czy nie, czasami jeszcze wiadomo, że może nakrzyżować, ale generalnie co miesiąc macie pieniądze. Zaplanowane, jest to mniej więcej dla was wiadome. W biznesie tu trochę sytuacja wygląda inaczej, ponieważ najpierw trzeba dostarczyć jakąś usługę, tak? I dopiero jak to skończymy, dostajemy wynagrodzenie. I bez znaczenia, czy my tę usługę będziemy realizować w miesiąc, w rok, czy w 10 lat, za tą usługę zapłacone nam zostanie tylko jeden raz. Tak, bo nikogo nie interesuje to, jak, z czego będziemy w międzyczasie żyć. Natomiast giełda to jest takie miejsce, w którym nasze pieniądze pracują na to, żebyśmy tych pieniędzy mieli więcej. I jeżeli będziemy je wkładać w dobre miejsce, to będzie ten zysk nam wzrastał. Jeśli w złe, to te pieniądze będą nam umykały. Jednak, żeby cieszyć się tym zyskiem, to oczywiście w dowolnym momencie możecie kupić, czyli między godziną 9 a godziną 16:50, jeśli mówimy o rynku polskim. Możecie kupować, sprzedawać akcje, tak? W dowolnym momencie, w dowolnych ilościach. I tak samo jest ze sprzedażą. Natomiast jeżeli macie rację i kupiliście jakąś spółkę, której wartość z dnia na dzień mocno wzrasta, to niestety to nie możecie zrobić czegoś takiego, jak odciąć sobie kupony, tak, że o, dzisiaj zrobiłem 5%, to ja sobie to wypłacę i kupię dżinsy, nie? Tylko, żeby zamknąć pozycję i cieszyć się tym 5% zyskiem, to musicie sprzedać wszystkie akcje. A więc to jest tak, jak nawet zarobicie 30%, tak? Zarobiłem 30%, to ludzie sobie wizualizują, że to mam to, co zainwestowałem, tak? I 30% gdzieś tutaj z boku, bo to jest zarobione, tak jakby ktoś dla mnie to trzymał. Nie, to jest element tej inwestycji. Czyli macie lizaka, ale w papierku jeszcze. Jeżeli chcecie go skonsumować, to zamykacie pozycję, czyli otwieracie lizaka i sobie pakujecie go do ust. Nie? Więc tak wygląda zarabianie. I dlatego też w momencie, kiedy ktoś dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową, ja jestem tego przykładem, rozpoczynając swoją karierę zawodową, sobie pomyślałem tak, będę dorabiał się na rynku, z niego żył i rozwijał swój kapitał. No kurwa, jakbym teraz siebie posłuchał, to bym się zaśmiał. No tak nie ma. To nie jest tak, że to jest aż tak trudne, nie? Tylko chodzi o to, że z pustego i Salomon nie naleje. Na początku nauczcie się zarabiać pieniądze. Zarabiać na giełdzie. Potem jak już będzie ich odpowiednia ilość, to dopiero wtedy możecie sobie myśleć, że część wypłacę, część reinwestuję. O tym też będę wam mówił, nie?
Przepraszam Was, że to jest takie dosadne i konkretne, ale chodzi o to, że koniec tych bzdur z biur maklerskich, jakichś obiecanek, cacanek, że tu jest tylko pięknie i kolorowo i każdy zarabia. No bo statystyki mówią jasno. W pewnych środowiskach nawet 95% ludzi traci pieniądze. To jest tak, jakbyście starali się zostać piosenkarzem. Co roku w każdej klasie muzycznej razy powiedzmy 100-200 na całą Polskę pewnie wychodzi około 600-800 artystów. Ja już nie mówię o tych domorosłych. O ilu pamiętamy dzisiaj? Ilu z nich odnosi sukces? Witam Was w takim środowisku. Giełda jest taka. Jeżeli zbyt mocno zaczniecie kombinować. Kiedy będziecie starali się stać na piedestale, na zasadzie takie, jestem największy, jestem najlepszy. Ale jeżeli dobrze wam ktoś to ułoży w głowie i mam właśnie na celu to, żeby wam to dobrze ułożyć, to będziecie zarabiali swoje pieniądze i różnica, czy wy będziecie mieli 3,5 miliona na koncie, czy 13, to jest naprawdę, nie ma to większego znaczenia. Tak? Jeśli będziecie chcieli żyć dla kogoś, bo ktoś ma jakieś oczekiwania od was jako inwestorów, żeby powinniście całe życie stać w gardzie i tutaj handlować na rynku, to się zmęczycie. Ale jeśli macie swoje jakieś cele finansowe i sobie będziecie do nich dążyli, interesuje was spokój, no i wiadomo, żyć, nie na zasadzie, aby przeżyć, ale żeby naprawdę żyć, to giełda jest fajnym miejscem. Tylko pamiętajcie o kolejnej zasadzie, którą bym chciał, żebyście sobie gdzieś tam w głowie zakodowali, że giełda to nie jest sprint, giełda to jest maraton, tak? Z nikim się nie ścigasz. Okej, no to poznajmy to środowisko. Giełda papierów wartościowych w Warszawie. To jest nic innego jak zwykła spółka. To nie jest relikt państwowy, rządowy, polegający na tym, że jest to jakaś tam komórka ministerstwa, w której spotykają się inwestorzy z ludźmi, którzy mają pomysły na zainwestowanie ich pieniędzy, tylko jest to normalnie firma, która konkurencyjna. Na świecie jest wiele różnych giełd. W Nowym Jorku ze 4. Tak? A więc naprawdę tutaj również chodzi o pewną popularność. Tak? Oczywiście GPW była pierwsza, jeśli chodzi o skalę polską i nawet tutaj środkowoeuropejską, no i na tym jakby te prawo pierwszeństwa powoduje, że jest najbardziej rozpoznawalną. Tak? Natomiast to, o czym chciałbym wam tutaj zakomunikować, to w pierwszej swojej historii giełda to było takie miejsce, w którym spotykali się ludzie, którzy mieli pieniądze, z osobami, które miały pomysł na zainwestowanie tych pieniędzy z zyskiem i podzielenie się tym zyskiem z tym inwestorem. Potem to ewoluowało, tak, i zmieniało się pewne rzeczy, ale generalnie taka jest intencja. I tak jak wśród przedsiębiorców znajdą się złodzieje, wśród lekarzy znajdą się bandyci od skór, tak samo w giełdzie i w finansach też są różni. I wy od tej pory przestańcie opierać się na jakimkolwiek autorytecie, tak? Nauczę was tego, żebyście indywidualnie podejmowali decyzje inwestycyjne, brali za nie odpowiedzialność, ale dzięki temu, jeśli ktoś przyjdzie do was z super inwestycją, w której wystarczy, że zainwestujesz $1000 bez żadnego ryzyka, ja ci to gwarantuję, ponieważ pierwszy raz oglądasz mój webinar, ale musisz mi zaufać, bo już milion osób mi zaufało, no to tak samo jak z muchami, tak? Ludzie, jedzcie gówno, bo milion much nie może się mylić. No bzdury, po prostu bzdury. I ja takich bzdur nauczę was również unikać, a więc nie stracicie po tym webinarze na pewno swoich pieniędzy w głupi sposób, płacąc w jakieś Amber Goldy czy jakieś inne inwestycje, czy nawet obligacje korporacyjne, które ktoś wam tam niby gwarantuje i daje 16% zysku. No bo jeżeli firma gwarantuje wam 16% zysku, to dlaczego ona nie pójdzie do banku i nie weźmie tych samych pieniędzy za cenę 11%? No bo już bankierzy są na tyle ogarnięci, że wiedzą, że no, jeśli firma jest chora, to musi mieć co najmniej pieniądze na to, żeby się wyleczyć. A jeżeli ona już się chce leczyć za cudze i nie wiadomo, czy mu to imię i to wystarczy, to jest zbyt duże ryzyko. No ale tłum z ulicy, 16%? Kurde, biorę, przecież to jest pewne. A jeśli jak gdzieś tam usłyszy, bo nie doczyta, że tam coś ktoś gwarantuje, to na bank. Okej, przejdźmy dalej. Biura maklerskie. Największym paradoksem gorączki złota w Teksasie był fakt, że najwięcej zarobili na niej sprzedawcy łopat. Tego środowiska nie unikniemy. I biura maklerskie to jest nic innego jak taka wielka tuba, która stoi pomiędzy nami, czyli inwestorem
a giełdą papierów wartościowych, tak? Czyli żebyśmy mogli inwestować na giełdzie, obowiązkowo musimy założyć konto w biurze maklerskim. Profesjonalne najlepiej, bez żadnych tam fejków na zasadzie, wiecie, ludzie często do mnie trafiają, że no założyłem konto w jakimś tam, u jakiegoś tam brokera. No i jakie dane podałeś? No maila i wpłaciłem pieniądze. No ludzie, kurde, traktujmy się poważnie. Tak, tak na maila i na numer telefonu to zapisaliście się do mnie, ale nie mamy względem siebie żadnych obowiązków, tak? Natomiast jeśli macie gdzieś już komuś przesyłać pieniądze, jeśli macie je reinwestować, zarabiać, oprzeć o to swój biznesplan, no to kurde, przecież wiemy, że jest coś takiego jak podatki. Wiemy, wczoraj przecież słyszałem w wiadomościach, że nasz rząd wprowadził karę za VAT większą, za unikanie VAT-u albo okradanie Skarbu Państwa z VAT-u większą niż za karę śmierci, znaczy za zabójstwo, tak? A więc te podatki jednak nam towarzyszą i wiecie, każdy normalny człowiek wam powie, że no pewne rzeczy są nieuniknione, między innymi podatki. Ostatnio fajno słyszałem rekomendację, jeśli nie chcesz zapłacić podatku VAT, to po prostu nie wypuszczaj przelewu. No, czy to ci się opłaci, to ja już nie wiem. I do czego zmierzam? Jeśli będziecie zakładać konto maklerskie, jeśli macie jakieś swoje konta maklerskie, to spoko. Jeśli nie macie, też luz, ja wam dam cenę, żebyście sobie gdzieś tam założyli, bez żadnych tam problemów, będzie wszystko legalne, wszystko jest za darmo i tak dalej, ale to na koniec. Chodzi o to, że musicie mieć taki rachunek, ponieważ dzięki temu będziecie mogli wejść na giełdę papierów wartościowych. A więc nie bójcie się, że ktoś tam powie wam, że no dobrze, proszę pana, jeśli pan chce mieć dostęp do giełdy, no to proszę podać mi dowód i numer NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, bo to jest naturalne, nie? Ale żebyście pamiętali o tym też, że biuro maklerskie w swym założeniu miało dwa cele. Pierwsze, obsługa zleceń, czyli jeśli chcieliście coś kupić, coś sprzedać, no to wszystko było generowane, że składaliście zlecenie przez biuro maklerskie i one realizowały je i te aktywa, które kupywaliście, trafiały na wasz rachunek. Spoko. Druga kwestia to jest zabezpieczenie waszych pieniędzy. Czyli jeśli mieliście wpłacone te pieniądze, to jeśli macie normalne biuro maklerskie, to podlega ono pod KNF i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Czyli w momencie, kiedy firma, wasze biuro maklerskie, powiedzmy, zbankrutuje, to dzwoni do was syndyk i mówi: dzień dobry panie tam Franciszku, straci te pana biuro maklerskie się wyłożyło, no ale tam były pana aktywa, proszę mi powiedzieć, gdzie w całości mogę je przesłać. Różnica między biurem maklerskim a jakimś tam pierdołkiem polega na tym, że jak pierdołek się wyłoży, to najprawdopodobniej nikt do was nie zadzwoni, a nawet jak ktoś zadzwoni, nie, wróć. To wy będziecie musieli zadzwonić, to dowiecie się, że to był pierdołek bez licencji i to, co mieliście tam uskładane, weszło do masy upadłościowej. Czytaj, nie dostaniesz ani grosza. Natomiast Bankowy Fundusz Gwarancyjny powoduje, że nasze depozyty maklerskie, inwestycyjne nie są własnością firmy brokerskiej, tylko naszą. I nawet jak firma brokerska upada, to nasze aktywa lądują do innego domu maklerskiego, w którym my będziemy zarządzać. No i jak wszystko na świecie, musi być też punkt trzeci z gwiazdką, tak? Biuro maklerskie, tak jak przed chwilą wspomniałem wam o tej gorączce złota w Teksasie, że największym paradoksem było to, że nie zarobili ci, którzy kopali to złoto, tylko ci, którzy ich wyposażali w te łopaty. I tutaj w tym wypadku wygląda w ten sposób, że biura maklerskie zarabiają na naszej aktywności, czyli mają prowizję z tytułu naszego zakupu i naszej sprzedaży. I w momencie, kiedy jesteśmy aktywnymi inwestorami, to super. Jeśli nie, no to wiadomo, że oni trzymają te nasze aktywa, ale nie zarabiają na nas, nie? A więc będą dokładali wszelkich starań, żeby nas aktywować. Ale nie będą tego robili w ten sposób, że panie Franciszku, bo już widzę, że drugi dzień pan nic nie handluje. Tylko będą nam pokazywali newslettery, reklamy, w których będą wam mówili, że rynek spada na łeb, na szyję. Z dnia na dzień jest coraz taniej. Oni mówią, że ci wszyscy tam zarabiają pieniądze, bo oni grają na spadki. Oni wszyscy są tak zahandlowani, a ty siedzisz jak ten frajer i nie zarabiasz kasy. I uwierzcie mi, że po raz setny, słysząc ten sam komunikat, w pewnym momencie mówimy: kurde, jestem frajerem, bo tam zarabiają. No nie. Frajerem to będziesz, kiedy będziesz podatny na te reklamy. Miej świadomość, kto o czym cię informuje,
i pomyśl sobie, jaki on ma w tym interes. O co chodzi, tak? Że ktoś mówi, namawia cię do tego, żeby ci było dobrze. No, gdzieś tam musi się pojawić ten, jak ktoś mówi, wąż w kieszeni. I tak samo jest z biurami maklerskimi. Polega to na tym, że oni zarabiają na naszej aktywności, na prenumeratach, tych wszystkich pisemek, farmazonów, tak, i tak dalej. Ja od razu, żeby się tu wyprostować, jestem finansowany ze środków Fundacji NextEP i dlatego do was tutaj mówię, nie? Okej, idziemy dalej. Makler, czyli pracownik administracyjny biura maklerskiego, czyli taki odpowiednik pani z okienka w urzędzie miasta. Przyjmie od was korespondencję, odpowie, gdzie, w którym pokoju, co się znajduje. Jeśli nie wiecie, jak trafić do toalety dla osób niepełnosprawnych, to wyjdzie z tego okienka i was zaprowadzi. I tak samo jest z maklerem. Makler jest zwykłym pracownikiem biura maklerskiego, który wam powie, jak działa platforma, gdzie co kliknąć, co przycisnąć. Nawet może wam załatwić opiekuna konta. Nie korzystajcie z tego. No bo słuchajcie, taki stary aksjomat, który krąży po Wall Street. Makler doradził mi, bym kupił te akcje na stare lata. Zadziałał fantastycznie. W ciągu tygodnia całkowicie osiwiałem. Maklerzy, gdyby wiedzieli to, co wy chcecie wiedzieć, to by najprawdopodobniej zarabiali kasę na tym, że kupują i sprzedają te aktywa. Natomiast oni są tylko ludźmi, którzy mają was obsłużyć, tak? I nawet jeżeli zadzwonicie do maklera i spytacie się, czy to jest dobra inwestycja, no to pamiętajcie o jego nadrzędnej roli, czyli jako pracownika biura maklerskiego. No tak, to jest dobra inwestycja, w domyśle, no namawiam pana do aktywności, bo będę miał z tego prowizję. I to wszystko. Nic więcej, nic mniej. Dobra, żebyście mogli wejść na rynek, musicie posiadać platformę inwestycyjną, tak? Ponieważ nie możecie inwestować z własnego konta osobistego, chyba że, nie wiem, jakiś wolny system i tak dalej, ale uwierzcie mi, że jak wpłacicie tam na tą platformę pieniądze, to już ich najprawdopodobniej nie odzyskacie. A więc, żeby móc inwestować, musicie założyć profesjonalne rachunki. I ubiegając pytanie, tak, wyślę wam link, z którego będziecie mogli sobie założyć konto u polskiego brokera, konto jest prowadzone bezpłatnie, rachunek założenia jest bezpłatny i na samym początku to wam totalnie wystarczy. Totalnie. Dlaczego polecam ten jeden rachunek? Ponieważ w ramach tego projektu też będziecie mieli możliwość indywidualnych konsultacji. I po prostu ja ten rachunek znam, sam z niego skorzystam, a więc będę w stanie wam też odpowiedzieć na jakieś pytania z tym związane. Ale pamiętajcie, że rachunki brokerskie to jest nic innego jak różne auta. Mamy Mercedesa, Audi, powiedzmy, nie wiem, Volvo. I generalnie wszystkie te auta mają kierownicę, hamulec, gaz, teraz już rzadziej, ale powiedzmy skrzynię biegów, tak? I generalnie jeśli nauczycie się jeździć jednym, to i kolejnym sobie pojedziecie i kolejnym, a potem też wasze preferencje będą decydowały, na jaką markę się zdecydujecie. I tak samo jest z kontami maklerskimi. Zakładamy je po to nie, żeby mieć, tylko żeby realizowały nasze jakieś oczekiwania. Ten rachunek, który wam polecam, jest najtańszy i co jest fajne, też daje nam możliwość ekspozycji na inne rynki, nie tylko polskie, ale również zagraniczne. I tutaj jeszcze ten, jeśli masz już jakiś swój rachunek, spoko, to nie zakładaj. Na tym spokojnie ci to wystarczy. Nie? A więc tutaj nie ma żadnego przymusu, żeby nie było, że coś tam, nie? Okej. Metody analityczne. Tak jak już wspomniałem na samym początku, wy zapisując się na ten kurs, podjęliście decyzję demokratycznie, że będziecie korzystać z analizy technicznej, czyli z analizy wykresów ceny. Analiza fundamentalna polega na tym, że czytacie informacje i w oparciu o te informacje zastanawiacie się, jak zachowa się rynek, czyli jak te same informacje wpłyną na innych uczestników handlu, a więc dalej spekulujecie. Tak? Natomiast analiza techniczna to jest jakby już bezpośrednia obserwacja tego, co tłum czyni i dołączenie do niego w momencie, kiedy nam się to już opłaca. Sam wykres jest to swego rodzaju pewne uproszczenie mające reprezentować dużą liczbę informacji ze spółki, regionu, branży i trendów światowych. Czyli wszystko robimy misz-masz i to, na co chciałbym wam zwrócić uwagę. On nie definiuje wartości fundamentalnej, a jedynie psychologię tłumu. Czyli zobaczcie, jeśli spojrzymy teraz na energię, która z ubiegłego roku mam tą informację, bo już teraz na tym się nie spoglądałem specjalnie, ale jej wycena księgowa to jest 14 zł za akcję. Natomiast po giełdzie ona chodzi po 6,
to wyobraźcie sobie teraz, że daję wam możliwość odkupienia jakiegoś auta, którego wartość to jest 14 tysięcy, tak księgowa, czyli hamulce, wszystko tam, wiecie, jest fundamentalnie sprawdzone auto i naprawdę zrobicie nim jeszcze 100 tysięcy kilometrów. I możecie je kupić za 6 tysięcy. No kurde, to jest bardzo dobra inwestycja. Dlaczego ludzie się nie rzucają na energię? Bo rynek ma tą umiejętność, że potrafi coś przewartościować, czyli na przykład jakąś spółkę, która w swych aktywach jest warta powiedzmy milion, a jest sprzedawana, jakby była warta, rekordzista miał, był przeszacowany nawet chyba 40 czy 50-krotnie, a więc 50 milionów, tak? Czyli ten zysk, który on w tym momencie wypracowuje, musiałby wypracowywać przez 100 lat, powiedzmy, żeby wyjść na to, co płacimy za jego wartość, nie? Tak jest przeszacowany. I w innych sytuacjach, że firma, która ma jakąś tam określoną pozycję na rynku, pewne elementy, jest niedowartościowana. Gdyby w Enerdze nie było tego buta partyjnego, to uwierzcie mi, że Buffett byłby jednym z pierwszych gości, który by chciał to kupić. Ale ten but partyjny bardzo znacząco ogranicza te zachcianki. No i ta kwestia, że rynek jest taki w Polsce, jaki jest. I kolejna sprawa, cena na wykresie jest jedynie punktem orientacyjnym. Czyli już ustaliliśmy, że to nie ma nic wspólnego z wartością księgową, a jest jedynie punktem orientacyjnym. Czyli wiesz, że coś kosztuje teraz 22, tak? I w momencie, kiedy patrzysz na wykres, to jest jakiś tam kontekst, w którym jesteś w stanie stwierdzić, czy te 22 to jest dużo, czy mało. Natomiast jeśli patrzysz na telefon i masz tylko 22, ty sobie myślisz, spadło do 21, myślisz, kurde, no w perspektywie 22 to jest całkiem fajny spadek, nie? Że to jest coś, na czym można zarobić, jakby się odbiło. Ale kiedy widzisz, że to spadało ze 140, myślisz, kurde, nie dotykam, nie? Dlatego też przygotowując swoje inwestycje, przygotowuję je jednak na komputerze, żebyś wiedział, w jakim kontekście rozgrywana jest sytuacja. Natomiast potem, jak już kupujesz tak bezpośrednio, tak na rynku, robiąc transakcję, to czy ty będziesz to robił z telefonu, czy przez telefon dzwoniąc do maklera, to już jest naprawdę element drugorzędny. Na giełdzie są trzy rodzaje wykresów. Liniowy, ten na górze, słupkowy i świecowy. Będziemy korzystać, a jak? Z tego najtrudniejszego. Popatrzycie się spokojnie. Dlaczego? Ponieważ jest on najbardziej dokładny, najbardziej wyrazisty i wbrew pozorom najwięcej informacji wam powiem. To, z czego składają się te wykresy, to ze tak zwanych świeczek. Te świeczki wyglądają tak, jak tutaj widzicie. A zielonego koloru to są te wzrostowe, czerwonego to są te spadkowe. Mogą też być wizualizowane jako, wiecie, koloru białego i czarnego. Będziecie intuicyjnie czuli, która świeca w którym kierunku zmierza. Składa się ona z czterech elementów. Korpusu. Tak, to jest ten pierwszy element, z którego skład wchodzi. Jeśli jest to sesja spadkowa, czyli koloru powiedzmy czerwonego by była, to cena otwarcia jest wyżej, a cena zamknięcia jest niżej. Dlatego jest to sesja spadkowa. I odwrotnie w sytuacji, gdyby to była sesja wzrostowa. Natomiast te wąsy na górze to są ekstrema cenowe, do których cena dotarła podczas tego określonego, konkretnego momentu rynkowego. Tak? Czyli jeśli mamy sesję, bo taka świeca może nam wizualizować jedną sesję, ale również miesiąc, tydzień, w zależności od tego, w jaki sposób sobie to ustawimy, tak? W związku z tym to są ekstrema, do których cena dotarła w tym interesującym nas okresie czasu. I tak jak już wspomniałem przed momentem, ta wizualizacja wykresu robi się ją bardzo prosto, tak? Wracając do tego slajdu, tutaj mamy tu w tym miejscu skalę, tak, i tutaj możemy sobie tą skalą manewrować, ale to jeszcze was tego nauczy, tak, w obsłudze platformy. Natomiast możemy to sobie jakby oglądać ten wykres, ten instrument inwestycyjny, w który chcemy zainwestować naprawdę na wiele różnych możliwości. To, o czym chciałbym, żebyście pamiętali, że im wyższa skala, tym większa siła, większa wymowa tego wykresu, ma to on większe znaczenie. Natomiast w niższych skalach macie większą szczegółowość, bo zobaczcie, że tutaj ta świeca mówi wam o tym, że jest bardzo pozytywny dzień na rynku. Natomiast jeśli spojrzymy w skalę godzinową, tak, w skalę godzinową, czyli to jest ten sam moment rynkowy, to
Zwróć uwagę, że przez pierwsze 2 godziny cena mocno spadała. Potem bardzo dynamicznie wzrosła, potem znowu mocno spadła, a potem na koniec odrobiła te straty. Tak? I w związku z tym ta szczegółowość w pewnych sytuacjach nam się przydaje, tak? Kiedy wchodzimy w jakieś dźwignie i tak dalej, a w innych sytuacjach wręcz przeszkadza. Znowu, pamiętajcie, że rynek musicie dopasować do siebie i do swoich potrzeb. Tak jak w momencie, kiedy macie powiedzmy auto, a nawet 2 auta w garażu. Jedne to jest powiedzmy pick-up z dużymi oponami, gdzie mieszkając w górach często z niego korzystacie, jadąc po coś tam, nie, w góry. I drugi to jest malutki smarcik, w którym dojeżdżacie sobie tutaj na Krupóweczki robić zakupy. Nie? I w zależności od potrzeb te auto różnie wykorzystujecie. I tak samo tutaj, ja was nauczę generalnie rynku akcyjnego, ale będziecie mogli dopasowywać instrument inwestycyjny pod siebie. Dlaczego jeszcze skupiamy się przy formacjach świecowych? Ponieważ proszę zwrócić uwagę, tutaj ekstrema cenowe zaznaczyłem wam x-ikami. I w momencie, kiedy przejdziemy na inną wizualizację wykresu, czyli powiedzmy na wykres liniowy, to widzicie, że one są, mają duże odstępstwa. I w momencie, kiedy będziecie precyzyjnie podejmowali decyzje inwestycyjne, naprawdę te odstępstwa mogą wam wybić zęby finansowe, że tak się wyrażę. Samo inwestowanie jest, jak to się mówi, łowienie ryb. Zarabianie na rynku jest bardzo proste, nie komplikuj go sobie. Widzicie, inwestując na giełdzie, to również jest to szereg pewnych umiejętności i pewnych zachowań. Co byście powiedzieli o wędkarzu, który staje przy tafli wody i napieprza tą wędką, licząc na to, że przy którymś uderzeniu walnie rybę w łeb i ona wypłynie i on wtedy ją złowi. No idiota, po prostu idiota. I dla większości z nas amatorzy właśnie w ten sposób zachowują się na rynku, mając jakieś wygórowane oczekiwania i marzenia swoje, z których rynek bardzo szybko ich wybudza. Idąc dalej, inwestowanie jest naprawdę bardzo proste w momencie, kiedy z nikim się nie porównujecie. A jeśli jeszcze trafi się wam trend, to bez znaczenia, czy macie kij za 35 zł, czyli mówię o tej wędce, tak? Czy za 350 zł, czy za 3,5 tysiąca, czy również za 8. Bo i tak tą rybę złapiecie. A czy ona będzie ważyła 150 gram, czy 180, czy 200, i tak się najecie. I o to chodzi w inwestowaniu. Jeśli weźmiecie, podejdziecie do tego w sposób odpowiedzialny, konsekwentny i, chcę to podkreślić, kurwa, cierpliwy, to wierzcie mi, że nie będziecie stratnymi inwestorami. Tylko trzeba do tego podejść świadomie. Ja kiedyś pamiętam, pod wpływem uczestników jednego ze szkoleń, bardzo dawno temu, bo chcieli mieć coś dynamicznego i tak dalej. Mówię, dobra, jedziemy, nie? Ale wierzcie mi, że do tej pory nikt się nie utrzymał na rynku. Nikt. A to była taka konferencja organizowana przez pewną instytucję finansową, tak? Miałem się dopasować do towarzystwa. O co chodzi w inwestowaniu? Jest to proste. Przede wszystkim sprowadza się do kilku czynności. Tak jak wiecie, wędkarz siada na pomoście, rozstawia sprzęt, robaki, siatka, wędka, prąd i zarzuca i czeka. Tak samo w inwestowaniu. Najpierw sprawdzamy warunki. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Tak, jak podczas interwencji. Co z tego, że interweniujesz, jak sobie starasz sam krzywdę zrobisz? A więc najpierw sprawdzasz warunki wokoło. Jak już znajdziesz spółkę, która cię interesuje, musisz to policzyć. Bo pamiętajcie, że największym problemem w większości uczestników handlu jest to, że my liczymy w jakieś takie, wiecie, fiksujemy na zasadzie takiej, że się uda, będzie fajnie, będzie wzrastało, ale jak co do czego, to nie wiemy nawet po jakiej cenie mamy kupić, gdzie się bronić. A więc musisz to numerycznie policzyć, ile ryzykujesz, gdzie kupujesz, gdzie się będziesz bronił. Spokojnie, ja was tego nauczę. To nie jest kurs, w którym macie wiedzieć wszystko od razu, bo pamiętajcie, że nie da się wygrać w wyścigu przed tym, jak się on rozpocznie. Wy teraz macie teorię. Po teorii, po tych 5 tygodniach odpowiecie sobie na pytanie, czy zostajecie na giełdzie i będziecie coś z tym robili, czy nie, to kurde nie jest dla nas, olać to, nie? To jest bardzo ważna rzecz. To będzie kolejny taki element, ponieważ wiele osób traci połowę swojego życia albo nie rozpoczynając czegoś. Ja pamiętam mój przykład z wojskiem. Ja po szkole średniej chciałem trafić do wojska, do brygad desantowo-szturmowych, na komandosa się szykowałem. Cały rok się przygotowywałem. Kurwa, miałem taką kratę na brzuchu, że szok, te różne wymyki, obmyki, skakanie i tak dalej. No ale
gdzieś tam zabrakło wujka, nie? Bo to była taka elitarna grupa 30 osób z całej Polski. No, ale wiecie, no, młody, głupi, ambitny, naiwny. Ale do czego zmierzam? To wojsko zawsze gdzieś mi z tyłu głowy siedział, że gdybym poszedł do wojska, ale by było fajnie, nie? Tu bym sobie pozwiedzał i tak dalej z karabinem w ręku. No ale była okazja 2 lata temu i się ta obrona terytorialna, sobie myślę, kurde, coś dla mnie. Jeszcze mój koleżka szedł, mówi, dobra, idziemy we dwóch, będzie fajnie. Po 9 dniu tupania bez sensu, bo to nie o to chodzi. Fajne jest środowisko, wszystko super, tylko że wiecie, to jest kwestia też już pewnego z całym szacunkiem dla żołnierzy i tak dalej, nie? Ale takiego życiowego biznesplanu, nie? Że nie chcę mi się tupać w jakiejś tam jednostce, rano stawać na tą tak zwaną michę, potem udawać pod krzakiem, że wiecie, że bronię terytorium Rzeczpospolitej, lepiej albo gorzej, nie? I do czego zmierzam? No, tak samo tutaj. Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie. Ja wam pokazuję giełdę taka, jaka ona jest. I jeżeli komuś się to nie podoba, to dajcie to giełdę w cholerę. Nie? Znaczy zróbcie sobie jeszcze jakieś jedno szkolenie, żeby nie było, że coś może Paweł po prostu pierdzieli. Nie? Ale generalnie tak to wygląda. A więc wracając do naszych 5 kroków. Policzyć. A więc gdzie kupić, gdzie sprzedać. Potem podjąć decyzję. No bo jeśli widzicie, że wasze ryzyko w tej inwestycji to jest 450 zł. No nie, to za dużo. No to zmniejszacie swoją pozycję. Mniej inwestuję, mniej mogę ryzykować. Ale jeśli was boli strata rzędu 50 zł na jakiejś inwestycji, to jasna cholera, giełda nie jest dla was, bo tu nie ma środowiska, w którym się tylko zarabia. Jeśli już ta strata was nie boli, to podejmujecie decyzję. To kupujemy? Tak. 4. punkt, jeśli podchodzi ten moment rynkowy, dochodzi do niego, to kupujesz. Nie na zasadzie, ale ciekawe, czy ja miałem rację, to już jest za późno. To tak jak jesteś w trakcie wyprzedzania auta, widzisz, że tam z przodu coś jedzie, ale nie jesteś wariatem, nie wyprzedasz na trzecie, bo on jest daleko odpowiednia ilość, znaczy przestrzeń, żebyś był w stanie wyprzedzić to auto, ale jeśli ty zaczynasz wyprzedzać i w pewnym momencie tak jedziesz i patrzysz, kurde, jaka fajna osoba tam kieruje tym pojazdem, a co ona tam je? No kurwa, decyzja musi być, wyprzedzasz to, robisz to konsekwentnie i do końca, a nie na zasadzie, już trochę wyprzedziłeś, zagapiłem się, jedziesz, patrzysz, o kurde, ten samochód, czy ja zdążę, czy nie zdążę, No nie, musisz być zdecydowany, tak? No i jak już kupiłeś, masz wszystko pozaklejane, resztę zostawiasz rynkowi. Jest to cholernie proste. Tylko, że znowu wchodzą w grę nasze słabości. Tak jak Aleksander Freder to napisał, rządzą nami własne słabości. Brak cierpliwości, dyscypliny, motywacji i dyletanctwo względem metody. Ja w masę przerobiłem inwestorów, którzy mówią, że coś znają. Kiedy mówiłem im o formacjach głowy z ramionami, mówię, dobra, to chodź, jedziemy z tematem. Co tutaj widzisz? Nic nie widzę. Tu co widzisz? Nic nie widzę. Co tu widzisz? Nic nie widzę. Za każdym razem pokazywałem mu głowę z ramionami. A więc co z tego, że sobie przeczytałeś o tej formacji w książce, jak ty nie umiesz jej znaleźć na wykresie? Dlatego po tych dzisiejszych i każdej kolejnej lekcji będziecie mieli konkretne zadanie domowe. Macie tydzień czasu na zrobienie zadania domowego. Jeśli tego nie zrobicie, ale rynek będzie nas tak szlifował, każdego. Dotąd, aż w pewnym momencie się z tym pogodzicie i uświadomicie sobie, że na giełdzie im krócej, tym dłużej. Że gdyby były szybkie ścieżki do pieniędzy, to każdy na świecie byłby bogaty. No tacy jesteśmy, nie? Po prostu. Może Amerykanie bardziej naiwni. Dobra, no to co my widzimy na tych wykresach cen, tak? Jak to się mówi, ręce startowe, pozycje, które warto rozgrywać. Zobaczcie, profesjonaliści, czyli ludzie, którzy profesjonalnie grają w pokera, oni mają swoje układy karciane, które po prostu rozgrywają. A jeżeli takie pierwsze 2 karty nie trafiają im się na rękę, to oni nawet nie sprawdzają tego flopa tak zwanego, tak? Bo po co im płacić tam wejściówkę w momencie, kiedy nie są do tego przymuszeni i tylko, żeby mieć ciekawość. To ja rzucam karty, bo wiem, że i tak mi z tej pary 2 kart nic nie wyjdzie, tak? Mam 2 i 7, najgorszy układ, jaki może jest, a więc nic mi z tego nie wyjdzie, nie ma szans, tak? Albo są te szanse tak nikłe, że się i tak nie uda, no to po co mam z ciekawości wrzucę flopa, żeby tam zobaczyć? I tak chcę zobaczyć, więc odrzucam karty i czekam na swoje. I tak samo jest w inwestowaniu. Ja nie jestem cały czas na giełdzie. Ja mam momenty, w których coś kupuję, momenty, w których coś sprzedaję i cały szereg takich, w których nic nie robię. A więc na co będziemy czekać? Proszę zwróćcie uwagę, tu mamy kolejną wizualizację jakiegoś tam wykresu i tu widzimy, że coś się dzieje i teraz zasada funkcjonowania analizy technicznej, miałem wam powiedzieć. Generalnie kamieniem węgielnym analizy technicznej jest to, że jeśli coś zafunkcjonowało w historii 100 razy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrało po raz 101.
Więc jak widzicie, to nie jest sztywna zasada, bo musi być, tylko nic nie stoi na przeszkodzie. Tak? A co analizujemy, czyli pochodzenie analizy technicznej, ktoś, widzicie, zasady, ja często porównuję to do zasad ruchu drogowego, tak? Tylko że zasady ruchu drogowego zostały określone z góry i wszyscy mieli się do nich zastosować. Natomiast analiza techniczna powstawała w ten sposób, że osoby, które teraz mogą się mienić nazwiskami metody takiej, takiej czy innej, po prostu obserwowały wykresy, robili to nie w pół godziny, pół dnia czy w pół miesiąca, bo mieli zajawkę, tylko robili, często poświęcili na te badania całe życie i oni zaobserwowali pewne powtarzające się wzorce. Zaobserwowali, nie wymyślili, zaobserwowali. Potem zauważyli, że te wzorce się powtarzają. Potem określili, że te wzorce zależą od dwóch cech. Emocji w zasadzie. Nasza chciwość i strach. Chciwość, bo chcemy zarabiać więcej. Strach, bo nie chcemy tracić pieniędzy. I to jest definicja analizy technicznej. Te emocje zostały, często wyrysowują się na wykresach. I ja was nauczę te wykresy interpretować i te emocje odczytywać. Proszę zwrócić uwagę. Odwrócona głowa z ramionami. Nie notujcie, bo będziecie mieli nagranie, ale też do tych informacji jeszcze dojdziemy. Teraz tylko chcę wam to pokazać poglądowo. A więc jest ten moment rynkowy, głowa z ramionami, odwrócona. Pozycja Zenon Komar, sztuka spekulacji, 103 strona, wydanie z 1993 roku. A moment, który się tutaj dzieje, to jest 2015. I to nie jest ta agora, którą wam wcześniej pokazywałem. Ok. Kolejna książka. Formacje świecowe z 96 roku. To jest ten sam moment rynkowy. Mamy tutaj formację Shark 32. I jeszcze jedna. Doktor Elder, zawód inwestor giełdowy. 1, 2, 3, 4. Zobaczcie, ten sam moment rynkowy, cztery różne optyki. To nie jest tak, że ja teraz was wywalę, wiecie, masą wiedzy, żebyście byli mądrzy, tak jak po uczelni wyższej. Ja was będę starał się tak ciosać, żeby jak najmniej poświęcić na to czasu, żebyście byli w stanie to wchłonąć, tak? I żebyście już mogli wejść na rynek i się z niego bezpośrednio uczyć. Ale generalnie chodzi mi o to, że te metody powstały po to, żeby każdy z nas, jak tutaj siedzimy, jest troszeczkę inny. Ma różne preferencje, inne oczekiwania i jedno bardziej mu podchodzi pod jego gust, a inne coś mniej. I dlatego też mamy różne metody, żeby dopasować tą metodę pod siebie, bo ja osobiście wolę formacje świecowe, bo one są bardzo precyzyjne i mamy tutaj wszystko. A plus B równa się C. Tak? Wiem, gdzie się kupuje i wiem, gdzie się będę bronił w momencie, kiedy się pomyliłem. Natomiast pewne formacje są bardziej intuicyjne. I tu indywidualnie z każdym z was też, tak jak mówię, możemy pracować po to, żeby to do was dotarło. Nie? A więc podsumowując, analiza techniczna nie wskazuje przyczyny zmiany ceny, ale symptomy do niej prowadzące. Czyli jak zobaczycie taką formację, to nie jest tak, że już, o Paweł powiedział głowa z ramionami, to już musi wejść nam na rynek. Nie. To jest tak, jak ja dzisiaj się źle czuję rano, wstając mówię, kurde, bo gardło mi boli, ale w poniedziałek mam cholernie ważne spotkanie, a więc muszę na nim być zdrowy i tak dalej. A więc sobie pomyślałem, dobra, no to rano witamina C, kieliszek spirytusu z pieprzem, nie, żartuję, ale już w biurze sobie pomyślałem, że nie będę siedział ładnie w koszuli, ale sobie założę bluzę, ponieważ ważne jest to, żebym po prostu głupio nie tracił ciepła i tak dalej, nie? Gdybym nie zadbał, to najprawdopodobniej byłbym chory, tak? Bo symptomy się pojawiły. I to o to chodzi. Czasami to zagra, czasami nie zagra, nie? I tak samo właśnie jest z rynkiem. Ok, podsumowując, już idziemy do brzegu. Kilka jeszcze kwestii. Jak bogaci bogacą się na giełdzie? To jest, zwróćcie uwagę, 30-letni okres giełdy. Wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Bogaci bogacą się w ten sposób, że mają świadomość tego, że tak się dzieje na rynku i kupują w momencie, kiedy jest relatywnie tanio, sprzedają, kiedy jest relatywnie drogo. Z tym, że jak sprzedadzą, to potem cierpliwie czekają na to, żeby było taniej i potem za te same pieniądze odkupują często te same aktywa, ale w niższych cenach. I w ten sposób się bogacą. Oni nie muszą nas oszukiwać, okradać tych maluczkich, bo my sami im to oddajemy wszystko na tacy, nie? Ale żeby mieć taką możliwość grania jako bogaty człowiek, to musicie mieć dostęp do codziennego źródła dochodu. Tak? My musicie mieć powtarzający się jakieś źródło dochodu, bo co z tego, że wy wiecie, że będzie kryzys za 2 lata? No i co? No to jak będzie kryzys, to na tym kryzysie, na tym tak szybko nie zarobicie, nie?
A więc po pierwsze trzeba do tego kryzysu dożyć, płacąc swoje rachunki, elementy życiowe, a druga sprawa, musicie też mieć co zainwestować, nie? Kolejna kwestia to zyski z dywidend. Też jest to całkiem fajne i ja często to porównuję do mieszkań, tak? Bo na pewno wam się gdzieś obiło uszy, że jeśli firma inwestuje, jest zdrowa i tak dalej, to powinna wam wypłacać dywidendę, tak? Od waszych zysków, nie? Od tych swoich zysków wypracowanych w firmie. I teraz w Polsce to wygląda w ten sposób, jak tutaj poniżej, tak? Że wypłacana jest dywidenda raz do roku i jest to pewnego rodzaju patologia, ponieważ u nas w Polsce często czekają inwestorzy na dywidendę, zarabiając tam 5-6%, ale tracą na wartości nominalnej 20%. Więc to tak jak ja bym wam powiedział, że dajcie mi stówę, ja to zainwestuję w taki sposób, że dostaniecie dywidendy 6 zł, no ale na koniec roku oddam wam 50. Myślicie, kurde, dostałem 6 zł, ale straciłem 44. Słabo, nie? Tak wygląda sytuacja dywidendowa w Polsce. Bo nie mamy wzrostów od długiego okresu czasu. Natomiast w Stanach wygląda to już troszeczkę lepiej i tutaj te dywidendy się powtarzają już co kwartał, tylko że to też nie jest co kwartał 6%, tylko te powiedzmy 6% przeznaczone na dywidendę jest wypłacane co po półtora za każdym razem. Tak? I dzięki temu naprawdę można sobie tworzyć jakiś pewnego rodzaju cashflow, tak jak załóżmy z mieszkania. Tak? Mieszkanie kupujecie pod wynajem, to was tak naprawdę w pierwszej chwili wiadomo, że interesuje kwota, którą zapłaciliście za to mieszkanie, ale potem wy sobie myślicie, że te zyski płynące z dywidendy są bardziej istotne. I nawet jeśli jest kryzys w nieruchomościach, a wy macie najemcę, to was to grzeje. Czy te pustaki tam są wyceniane na 5,50 zł, czy za 9,50 zł, tak? No jeśli się staracie o kredyt, no to wiadomo, że fajnie byłoby w aktywach pokazać, że mam mieszkanie warte 400, a nie 250. No ale umówmy się, tu chodzi o cash flow, nie? I tak samo jest z inwestowaniem. Ja powiem wam, że od roku dopiero to zaczynam postrzegać, ponieważ ucząc się giełdy bezpośrednio z rynku polskiego, no to mam wiele takich nawyków, że ja faktycznie często szarpałem się z tą giełdą, nie? Ale mówią, że jak to się mówi, spokojne morze nie wychowa dobrego żeglarza, więc tym się usprawiedliwiam. Aczkolwiek cholernie szkoda mi tych 5 lat, które upłynęły, a ja się szarpałem na polskiej giełdzie. I marzenie większości, chyba wszystkich ludzi na świecie. Wyobraźcie sobie, że gdybyście w 1987 roku kupili akcję McDonalda za 10 tysięcy dolarów, to mielibyście 2600 akcji. Tak wokoło. Ich cena byłaby wtedy 10 tysięcy. Gdybyście przetrzymali je obecnie do momentu 2018 roku, znaczy to nie obecnie, to no do 2018, to wasz kapitał wart byłby 4 miliony 800 tysięcy, a w samych dywidendach byście wypłacone bez mała milion. Właśnie, o dobra, tego McDonalda nie ma. To jest jeden z największych mitów na świecie, który dotyka inwestorów, nie? Że my zawsze szukamy Facebooka. Jak nawet na tego Facebooka się nie załapaliśmy już, to mówimy, że to jest gówniana firma. Ten Netflix to jest takie dziadostwo. Zaraz, ilu ludzi teraz trzyma kciuki za tego, kurde, Disneya, żeby ten Netflix wydymał, nie? No bo to jest żal, że się, kurde, na tym nie zarobiło. Jak to z 4 dolarów wzrosło do 400, nie? Natomiast pamiętajcie, że McDonald's, kiedy tutaj jest 87, to on już w tym momencie jest 17 lat na rynku. Tesla jest ile? 6, 7, Alphabet 9, czyli Google, Facebook 5. I to jest kwestia tego, że na giełdzie zawsze znajdzie się możliwość, nie? Oczywiście teraz, powiem wam szczerze, z własnego doświadczenia, że nie kupuję, znaczy kupuję akcje amerykańskich spółek, ale bardziej patrzę na pryzmat techniczny, czyli jej wzrostu wartości nominalnej i potem dopiero wypłacanej dywidendy, niż takiego kup i trzym, ponieważ jest drogo. Teraz jest w Stanach drogo, ale rok temu mówili mi, że też jest drogo, że już jest przewartościowane już po wszystkim, a ja przez ten rok zarobiłem tam z jakieś 35% kapitału. A więc teraz też jest drogo. Jak zacznie spadać, to wycofam swój kapitał. Tak jak wczoraj miałem jakieś takie przeżycie, wypieprzam mBank, nie? Mam 10% zysku, ale sprzedaję te akcje, bo mam pewne przeczucie, że to może się skorekcić. No i się skorekciło, nie? No, a więc tutaj nauczę was tego, w jaki sposób inwestować. Nauczę was też pewnych kwestii, takich jak grupa wsparcia lub wspólne inwestowanie. Ja się na was nie będę zamykał, nie? A więc wy zawsze możecie szukać we mnie
nie lidera, mentora czy coś, tylko takiego wsparcia. Tak, ja wam powiem, jak jest, ale broń Boże, nigdy was nie będę chciał uzależnić od mojej osoby, ponieważ jeśli to zrobię, to po pierwsze sobie zrobię krzywdę, bo będziecie do mnie dzwonili. Paweł, a co teraz? A Paweł, a co myślisz? Siedziałem z takimi gościami, którzy wiecie, stworzyli sobie grupy wzajemnej adoracji i kurde, nawet nie mogli się ze mną piwa napić, no bo cały czas telefon, bo jak ktoś nie grał w Stanach, to grał w Azji, nawet o pierwszej w nocy, kiedy dzwonili do niego, bo rynek zaraz się odpala. To jest chore. A wy jako inwestorzy powinniście zadbać o to, żeby jednak samemu podejmować decyzje, nie? A więc wspólne inwestowanie na giełdzie nie gra z prostej przyczyny. Zgodność nie jest gwarantem prawdy. Mówi wam to największy spekulant świata, czyli George Soros. A kolejna sprawa to grupy wsparcia. My mamy tutaj naszą zamkniętą grupę i to jest tak, to jest grupa wsparcia, ponieważ wszyscy będziemy szli jednym szlakiem, będziemy mieli podobne umiejętności i liczę na to, że jednak, jak to się mówi, wasze umiejętności będą powodowały to, że będziecie mieli czasami też współczucie dla kogoś, kto po prostu popełnił jakiś błąd, bo te błędy ich nie unikniecie, żaden z nas. Natomiast masę jest takich grup na Facebooku, w których, no, to załóżmy, ktoś naprawdę z serducha chce się zapytać, w jaki sposób inwestować, tak? Załóżmy tutaj, korzystacie z jakichś zewnętrznych programów, czy tylko MetaTrader i patrzenie na cenę, tak? I gość naprawdę być może miał dobrą intencję, a gość do niego, tak, blok milimetrowy, nie? Ło, ha, 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 i beka z gościem, nie? Ale powiem wam, że mistrzem świata i naprawdę dowodem na to, że są głupie pytania, a jeszcze są fajniejsze odpowiedzi, bo kocham Polaków za nasz sarkazm, to jest to, nie? Czyli hej, zastanawiam się nad zakupem laptopa, nie? Tutaj, czy MT4 podziała mi na HP, czy może na MacBooku? A gościu go, kurde, ładnie, porno sobie oglądać możesz na tablecie, nie? I jazda. Niestety w naszej sieci wszystkie te takie śmieszne wydawałoby się odpowiedzi, to jest nic innego, jak są one tworzone przez frustratów. Potracili chłopacy pieniądze na giełdzie, i się wyżywają nam na leszczach. Nie to tak, jak pamiętacie, w wojsku było kiedyś ta fala tak zwana, nie? Że dziadki uczyły tych gówniarzy, tych kotów. Nie? Było chore. To było dla osoby, która miała troszeczkę jakby pod kopułą, to powiem wam, że to było poniżej jakichkolwiek norm. Widzicie, z waszym mierzeniem się z rynkiem zostajecie sami. Tak, ja będę starał się wam pomagać, będę starał się wam coś podpowiedzieć, ale decyzje, te dobre i złe, będą zawsze w waszej kompetencji. I to, co wam obiecuję, to przygotować was do tego inwestowania, żebyście byli w stanie podejmować decyzje inwestycyjne indywidualnie. Tak? Bo to jest nadal jakaś tam forma nauki. Okej, naiwność ludzka, podsycana chciwością i lenistwem. To już wam o tym mówiłem, tak? Przy okazji Amber Gold i tych wszystkich 15% kont. Zobaczcie. Automat Forex generujący 2-5%. Dziennie. Słuchajcie, nie ma żadnego kurwa milionera z Forexu. No kurde nie ma. Ale specjalnie wrzuciłem ten rzut, ponieważ tutaj jest koleś, który z tego skorzystał i napisał, nie? Że od razu miał drawdown, czyli wszystko mu wyzerowało. Potem jak napisał do nich, żeby oddawali hajs, to jeszcze go zaczęli blokować i tak dalej. To jest cała dyskusja, nie? Idziemy dalej. Zarabiaj na giełdzie bez edukacji finansowej. Utrzymuj rodzinę z tradingu. Ostatnio fajne badanie wyszło z jakiegoś tam Ameryki Łacińskiej, z jakiegoś państwa, że na 20 tysięcy kont aktywnych inwestorów day tradingowych nikt w dłuższej skali nie zarabia. Bo to jest cholernie męczące. Wam się może wydawać, tym, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z rynkiem, że siedzisz przy biurku, pijesz sobie kawunię, jest miło. Nie pada ci deszcz na głowę. Jak za dobre słońce świeci, to możesz sobie klimę odpalić. Ale w rzeczywistości wcale to nie jest takie proste, ponieważ zaraz po wojnie bycie inwestorem to jest drugi najbardziej stresujący zawód, ponieważ inwestujesz swoje pieniądze, liczysz się z tym, że możesz popełniać błędy, a przecież my kurwa z natury je staramy się pominąć, tak? Unikać. Jak wiem, że o czymś nie mam pojęcia, no to wiadomo, że jeśli to jest gadka ze szwagrem, przy stole wigilijnym, to się wypowiem, nie? Ale już w towarzystwie publicznie raczej nie.
A jeśli miałbym jeszcze na to położyć pieniądze, to nawet przy szwagrze żebym się już zastanowił, czy się zakładam na to flaszkę, nie? Jeśli czegoś nie jestem pewny, to za każdym razem się będziecie zakładali. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyście wiedzieli, z czym się mierzycie, a to jest skurczysyństwo. To jest bezczelne oszustwo i naciąganie ludzi. Ale ludzie, jak to się mówi w tym tłumie, im jakby ten umysł gdzieś umyka, jak 1000 ludzi coś zrobiło, albo jakiś tam, nie wiem, celebryta coś poleca, choć często ten celebryta jest okradany z własnego wizerunku, bo taki celebryta ma sztab ludzi, którzy mówią mu: stary, Vistula, QA, Polsat, to są marki, które mają naprawdę coś, jak ktoś mówi, naprawdę, to już jest kurde konkret, a nie jakiś kurde sponsorowany Ping Fung Mang, czy cokolwiek innego, robionego na szybko. Tak? No, umówmy się. Mam tutaj złotą monetę. Tak? Zapłacę wam, kurde, żebyście wiedzieli, jak ją ode mnie odzyskać za darmo. No, kurde. Weź. Ale ludzie w to klikają, bo te oszustwa się namnażają. Więc pamiętajcie, nie ma nic za darmo. Nawet tu, uczestnicząc w dzisiejszym spotkaniu, płacicie swoim czasem. Tak? Dlatego też podsumowując, kończąc podsumowanie w zasadzie, wyznacz sobie cel. Na rok, na 5 lat, na 10 lat. Pamiętaj, że na giełdzie wiedza plus czas równa się dopiero doświadczenie, a z doświadczenia waszego zdobędziecie, zarobicie pieniądze. Wiedzę i czas macie ode mnie za friko, tak? No bo ja wam mówię i tak dalej. Potem musicie sami to doświadczenie zdobyć poprzez inwestycje, poprzez zaangażowanie. Lokata obecnie daje 2%. Najlepszy inwestor świata zarabia 30%. Ja was zapraszam do świata, w którym zarobicie, tak jak ten listonosz, 15%, pod warunkiem, że się zaangażujecie. Teraz weźcie sobie pod uwagę kapitał, który chcecie zainwestować w inwestycje. Pomnóżcie to przez 15% w skali roku i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy się z tego utrzymacie. Pomnóżcie sobie to jako procent składany przez 5 lat. W międzyczasie możecie też wypłacać swoje inwestycje, ale możecie tych pieniędzy też tam dokładać, jeśli będziecie mieli skilla w ręku, czyli umiejętność pomnażania. To jest świat inwestycyjny i do tego was zapraszam.